Szabacz, dzisiejsza część to kitabu. Mówią mi z Wiewikurim. Ta mitzwa polega na tym, że trzeba swoje najlepsze plony zawieść do świątyni w Jerozolimie. Do Bet-Migdasz. W ten sposób przyznajemy, że to osiągnięcie zawdzięczamy nie tylko sobie, ale Bogu. Ta mitzwa została stosowana dopiero, kiedy wszystkie plemiona izraelskie dostali swoją ziemię. Dlaczego? Bo kiedy się cieszymy i dziękujemy Bogu, to musimy sprawdzić, czy nie jesteśmy jedynymi, którzy się cieszą. Czy wszyscy też już mają i mogą się cieszyć. Szabbat szalom.